Masz problem z biciem halucynek? W dzisiejszym odcinku serii Szybki Strzał zrobimy z ciebie absolutnego mistrza w opierdalaniu halucynacji. Najpierw zostaw oczywiście lajka, aby nakarmić algorytm i napisz komentarz, czy umiesz i jakie taktyki stosujesz podczas bicia się z halucynacjami w DST, a przypnę ci serduszko. Okej, tak więc zacznijmy od podstawowej informacji o halucynacjach. Tutaj wszystko zależy od naszego sanity. Pierwsze halucynacje zaczną pojawiać się, kiedy sanity postaci spadnie poniżej 82,5%. Im bardziej będzie ono się obniżało, tym bardziej wytwory naszej wyobraźni staną się widoczne, aż w końcu przy poziomie 15% zaczną nas atakować. Ta, która wspomni się już od początku naszej przygody z niskim sanity, czytaj otyły skurwysyn, posiada 300 HP i zadaje 20 damage'a. Jest ona bardzo wolna i uwierz mi, nie będzie stanowiła wielkiego zagrożenia. Sprawa wygląda inaczej w przypadku wysokiego skurwysyna, który tu posiada 400 HP, zadaje aż 50 damage'a i jest szybszy od postaci. Pojawia się tylko wtedy, kiedy postać posiadać będzie poniżej 15% sanity. Więc jeśli chcesz unikać walki z nimi, po prostu trzymaj sanity powyżej tego poziomu. Tylko ogólnie sprawa z tym, czy halucynki cię atakują, czy też nie, jest odrobinę cięższa. Kiedy twoje sanity spadnie już poniżej 15% i taki otyły skurwysyn będzie chciał cię zajebać, może okazać się, że będzie tak wkurwiony, że nawet kiedy odnowisz sobie sanity powyżej tej wartości, nadal będzie chciał cię zaatakować przez nawet kilkanaście kolejnych sekund. Halucynki wkurwione na twojego kolegę z serwera mogą zostać również zaatakowane przez ciebie. Dzięki temu warto zastosować taktykę na dwa baty. Kiedy halucynka biegnie do jednego, bije ją drugi, co od razu ją teleportuje. Kiedy agruje się na drugiego, pierwszy zaczyna ją bić, a cały zapętlamy do śmierci. Ale halucynki nie respią się tylko od niskiego sanity. Istnieje również pewne miejsce, gdzie spotkamy te popierdolone istoty. Jaskinie, a dokładnie szczeliny i światła koszmaru, które to w agresywnej fazie spawnią halucynki. Podejdziesz do taki to chuj. Każda będzie cię gonić, dopóki faza koszmaru się nie uspokoi. Ważny jest fakt, iż niezależnie od tego, skąd się zaspawni, każda halucynka dropi od 1 do 2 sztuk koszmarnego paliwa. Najważniejsze w biciu halucynek jest wyłączenie opcji kompensacji lagów, która to fałszuje nasze faktyczne położenie na serwerze. Nie musisz rozumieć, o co chodzi, wiedz, że ułatwi ci to walkę nie tylko z halucynacjami, ale również ze wszystkimi innymi przeciwnikami. Otyły skurwysyn atakuje w taki sposób. Następnie albo wykonuje taką animację, albo po prostu ma cooldown ataku na około 2 sekundy. Tak więc po wykonanym uniku mamy 2 sekundy na zaatakowanie go. Pomyślne spuszczenie mu w pierdolu sprawi, że halucynka się teleportuje. Tutaj pojawia się kolejna ważna rzecz, czyli możliwość trzymania F po wykonanym ataku. Dla łatwiejszego zrozumienia wyobraźcie sobie, że po wykonanym uniku bijecie pająka. Po prostu trzymacie F. Tak więc po wykonanym ataku kątem oka sprawdzacie, gdzie tepnęła się halucynacja i szybko podchodzicie do niej w celu powtórzenia całej zabawy. Tutaj niektórych zaskoczę, a mianowicie wysokiego skurwysyna bije się dosłownie w ten sam sposób, tylko musicie się po prostu bardziej napocić, szybciej biegać, atakować i zapętlić całość. Jeśli chcielibyście się nauczyć bić z halucynkami, to polecam moda Too Many Items Plus. Klikacie klawisz T, aby odpalić panel moda, wpisujecie Nightmare Amulet i po prostu go sobie bierzecie. Amulet ten intensywnie spełni halucynacje, co pozwoli na szybką naukę w sztucznych, ale skutecznych warunkach. Oprócz pokazania samej walki z pojedynczymi halucynkami, ważną informacją będzie również fakt bardzo dziwnej kolizji między nimi. Kiedy jest ich dużo w jednym miejscu, pchają się one nawzajem, przez co poruszają się, kiedy wykonują jakiś atak. Dlatego też lepiej jest unikać walki z nimi ze względu na prawie, że gwarantowany damage. Tak samo jak gwarancję macie, iż halucynka nie sprzeda wam hita, kiedy nie zrobicie uniku, w momencie kiedy to ona jest na hita z naszej broni. Również gdy bijesz się z halucynacjami w kilka osób, wiedz, iż mają one instynkt hordy. Sprzedanie hita jednej posiada szansę na zagrowanie reszty, aczkolwiek szybko się one zdeagrują, kiedy ich nie zaatakujemy. Kiedy ogarniecie podstawową metodę bicia halucynek, przychodzi czas na trening ostateczny. Postać, aby wykonać atak, nie musi kończyć całej animacji. Faktyczne obrażenia zadajemy gdzieś w połowie. Wyłączając kompensację lagów przy dobrej zwinności paluszków, jesteście w stanie zapierdolić strzał przed halucynacją. Wygląda to tak. I szczerze, to ciężko będzie mi to wytłumaczyć, na jakiej zasadzie macie to robić. Po prostu musicie być szybsi od animacji ataku. Powiem nawet, że wygląda to trochę jak bóg, gdyż dzięki temu halucynka nie zada ci obrażeń nawet wtedy, gdy w teorii powinna. Zabicie halucynacji oprócz koszmarnego paliwa da nam też 15 sanity w przypadku otyłego i 33 w przypadku wysokiego skurwysyna. Dobre przetrenowanie walki z nimi sprawi, że nie będziecie musieli pierdolić się z odnawieniem sanity, gdyż w sumie to te dwie kurwy są jedynym zagrożeniem niskiego sanity.